Kukuruza. Mamy to. Dobra. To był klaps. No, to był klaps. A co masz? A co to jest? No szofer. Dobra, siądźcie. Normalnie baranie łuk. Ale co miałeś, co naciskałeś? Pilot taki, wiesz, żeby włączyć, żeby się nagrywało. Naciskam i się zaczyna filmować. Dzień dobry. Także już wiemy, w jaki sposób włącza się kamera. To może najpierw się przywitajmy jakimś dźwiękiem. Jesteś rogaty! Tu jest róg. Ja nie jestem rogaty, proszę. Siadamy! Nie, siadamy, siadamy. Chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej. Jakiś rok. Musimy się przywitać z widzami, chodź. No może, pewnie ty jakieś rogi mi robiłaś, tak? Dobrze. Ja nazywam się Tomasz Drozdek. Mój muzyczny pseudonim to t.etno. A tym razem z zaproszenia warsztatów kultury korzystam wraz z moimi pomocnicami. No to może się przedstawcie, jak pani ma na imię? Ja mam na imię Klara, a mój muzyczny pseudonim to Klara t.drozdek. A pani jak ma na imię? Pani Ruza, a mój pseudonim to Ruzel PS. Tak, także dziewczyny mogą państwu świetne też pseudonimy powymyślać, jak będzie taka potrzeba. Widać, że robią to na miejscu, w każdej chwili, kiedy jest taka potrzeba. A pani ile ma lat? 8. A pani? 5. Także, szanowni państwo, Tomasz Drozdek, Tetno oraz Klara, pseudonimu nie pamiętam. Róża, pseudonimu nie pamiętam. Ile ja mam lat? Muszę mówić. Po co komu wiedzieć, ile ja mam lat? Ważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, po co się dzisiaj z państwem spotykamy. Nie? No to powiedzcie, po co my się dzisiaj spotykamy? Co my się żeby zagrać dla nich, dla was, no dla was, no filmik. Żeby nagrać filmik, piosenkę. Tak? Piosenkę. Tak, piosenkę. Tak, piosenkę. Tak jest, szanowni państwo, zatem bardzo serdecznie zapraszamy państwa do udziału w naszym wspólnym muzykowaniu. No wiadomo, że teraz znowu to spotykanie się jest ograniczone, dlatego mamy wersję online, a dziś wraz z moimi pomocnicami chciałbym, żebyśmy wspólnie z państwem wykonali piosenkę śląską, taką pieśniczkę ludową o Zefliku, co to najpierw nie chciał pomóc paść kus dzieweczce, bo co robił? Bo grał. Na czym grał? Na gateczkach. Na gateczkach. Na gajdach, tak? Na dudach. Czyli tak, gajdy, czyli albo dudy, to są bardzo podobne instrumenty, czasem te nazwy są używane zamiennie. No i ten pan Zeflik, co to, skąd jest to imię Zeflik? Co to za imię? Śląskie. No, śląska wersja jakiego imienia? Józef. Józef, tak. Józef, Józefek, Zefek, Zeflik. Tak chyba mniej więcej to imię powstało. Józefek. No i szanowni państwo, taką właśnie pieśniczkę dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie wykonali. Do tego też użyjemy trochę instrumentów. Jakie to będą instrumenty? Na przykład lira korbowa. Proszę na przykład bardzo. Ja tak. Ja zagram na lirze korbowej.
wskazać podczas gry na bębnie, żeby pałeczką... Żeby kogoś nie trafić w serce. Z zespołu kogoś nie trafić w serce, tak? Na przykład, albo chociażby w dłoń. Dobra, siadamy? Dziewczynki, siadamy. Aha, no właśnie. Dylu na gajdeczkach ze Flickr. No to teraz gajdeczki. A w tym przypadku będą to dudy, czyli pokrewny instrument, gajdy, dudy, to instrumenty zbliżone do siebie. W obu instrumentach chodzi o to, że do worka trzeba napompować powietrze, a potem ten worek ściskać, żeby wydobywał się dźwięk. Czyli ten worek tak jakby dmucha tu i to jest trochę, to trochę jest podobne do fletu lub trąbki, prawda? No bardziej do trąbki. Znaczy tym, że się dmucha, to jest podobne w ogóle do instrumentów tak, wszelkich dętych, nie? I że no dźwięk też jest podobny do trąbki w ogóle. No tutaj już można dyskutować, do czego jest podobny. Dudy do sofara są podobne. Tym samym właśnie zaprezentowaliśmy Państwu fragment melodii tejże to pieśniczki, którą będziemy za chwilę próbowali się nauczyć grać. Klara, chcesz zagrać na dudach? No to próbuj. Szanowni Państwo, a teraz jedyne na świecie, być może nawet pierwsze, na pewno pierwsze tutaj w tym pomieszczeniu wykonanie utworu improwizowanego na dudach potrójnych, tak jest, w dudach trzyosobowych. Proszę Państwa, za Wami nie wiadomo, jak to możliwe. Gramy! Ale coś przyjechało. Przyjechało tam coś? Nie patrzymy za okno. To teraz jeszcze musimy się nauczyć tekstu, nie? Tekst. No. Kawałek już powiedzieliśmy. A nie pamiętam, jak był ten tekst. Możemy sobie przypomnieć? Oczywiście. Dylu. Dylu. Na gajdeczkach ze Flick gra. Na gajdeczkach ze Flick gra. A dziewuszka bosonuszka. A dziewuszka bosonuszka. To jest taka dziewuszka bosonuszka. Dziewuszka skarpetuszka. Uwaga. A dziewuszka bosonuszka. A dziewuszka bosonuszka. Kozy na ugory gna. Kozy na ugory gna. To jeszcze... Ja myślałam, że na ubory. Nie, ugory. Jeszcze młodszym współuczestnikom naszego muzykowania wyjaśnijmy, co to jest ugór. Pamiętacie? Ja tak. No. To jest taki kawałek pola, który rolnicy zostawiają w spokoju. Na nim nic nie sadzą. Taki, żeby mógł sobie odpocząć od wszystkiego. Od całego przekopywania, sadzenia. Tak, czyli pole stoi ugorem, żeby sobie ziemia odpoczęła i dopiero za rok będzie na niej rolnik siał różne plony. Zobaczył Zefli, gdzie dziewczyna ma ciężką pracę, no i stwierdził, dobra, no ja tak siedzę i gram, no to pójdę jej pomogę. I po drugim refrenie, dylu, ciąg dalszej historii jest taki. Dylu. Przestał Zeflik pięknie grać. I dziewuszce bosonuszce pomógł kozy w ugór gnać. I dziewuszce bosonuszce pomógł kozy w ugór gnać. Właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć, że przywitaliśmy się z Państwem dźwiękiem szofaru. To jest taki antyczny róg z Izraela. Klara, proszę bardzo. Szofar. Hej, powiemy się, że... że tutaj reszta to jest już lawa i nie możemy wychodzić, ale dostajemy ciężarówki i jest nam bardzo dużo na nie wychodzić przez Wyszłaś! O nie! Jest potworkiem lawowym! O
Dobra, uwaga! Wracamy na miejsca, wracamy na miejsca, wracamy na miejsca. Bo teraz powtórzymy sobie tekst, ale musimy też naszych współuczestników muzykowania nauczyć melodię, prawda? Ale kiedy piosenki? Dobra, Rosinko, siadaj już. Bez spokojnie. Melodii nie ma piosenki. Powiedz. Tak. A melodia bez... Nie, piosenka bez melodii to, jak wiecie, jest jak lizak bez patyka. Albo telewizor bez trąby. Kozy na ugory, ale śpiewajcie, co jest? A dziewuszka, posączka, kozy na ugory, na raz, dwa, trzy i... No to teraz przyszła pora na pełną wersję z instrumentami. My wykorzystamy to, o czym wspomnieliśmy, a Państwa zapraszam do tego, żeby skorzystać z czegokolwiek, co macie pod ręką, czy to będą instrumenty, czy nie. Tak. Na przykład... Uuu, na razie na miejscu. Poczekajcie, dajcie im powiedzieć. Szanowni Państwo, chciałem też przypomnieć, że my spotykaliśmy się już przed wakacjami, spotkaliśmy się 4, nawet 5 razy, bo piąte spotkanie było całkowicie na żywo, to znaczy nie całkowicie, bo przez internet, ale na żywo. I ja tam prezentowałem różne instrumenty, pokazywałem też, w jaki sposób można grać na różnych przedmiotach, jak można zrobić różne instrumenty. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to zapraszam, żeby sobie tamtą serię odświeżyć. Wtedy byłem sam, teraz jestem tutaj z moimi pomocnicami. I na zakończenie naszego pierwszego z 3 spotkań zaplanowanych zapraszam do wspólnego wykonania piosenki o Zefliku i o dzieweczce, co to musiała te kozy wypasać na ugorze. My skorzystamy z liry korbowej. Ale jak, że ona jej rwała trawę? Nie wiem co, no chyba one same, dorosłe były te kozy, to może same jadły, nie? Dobra. No a ona ich tylko pilnowała, odganiała jakieś lisy, wilki czy coś. Czy coś takiego. No i Zeflik poszedł jej pomóc. I spocznij! I spocznij! Baczność! Coś powiedział! Na krzesełku usiądź! Wracamy. Lira korbowa, gajdy, przepraszam, dudy, które zastąpią nam gajdy, bardzo podobny instrument, podobnie brzmiący, bęben ludowy, no a Państwo, co sobie tam wybiorą, to już nie wiem, jak ktoś jakąś swoją wersję chciałby zaprezentować, to można nagrać filmik, wrzucić tu w komentarzu, pokazać, jak Państwo tę pieśniczkę wykonali u siebie w domu. Tata, tu gram na perkusji! Poczekaj, w jednym z tych odcinków właśnie pokazywał, jak zrobić bębenek, grzechotkę, fujarkę. Może skorzystajcie z tego i zróbcie. I możecie sobie przy okazji puścić, zagrać przy tym przypuszczonym właśnie naszym filmiku, albo zapamiętać sobie melodię, tekst i zagrać to samemu. I to jest plan, Fiona. Chwytamy za instrumenty. Raz, dwa, trzy i... Posunuszce, pomóż kozy, uwaj, grać!
Echo. Pięknie, szanowni Państwo, co za bogactwo tekstu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do wspólnego muzykowania. Nie wiem, co jeszcze wymyślimy na kolejne spotkanie z Państwem. Wiem na pewno, że za każdym razem w tych spotkaniach za każdym razem będziemy chcieli Państwa uczyć jakichś piosenek. Zaczęliśmy od polskiej pieśniczki ludowej śląskiej. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Może coś z zagranicy zaśpiewamy. Jakieś afrykańskie czy coś. Afrykańskie byście chciały? No. Jest pomysł? Lubimy tą piosenkę. Jak to się nazywało? To zobaczymy w takim razie, co będzie w naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Siko Mandito? No może to będzie. Nie wiadomo. Pa, pa. Machamy. Pa, pa. Pa. Wstań, Józia, bo nie wiem, czy ci widać. Pa, pa. Pa, pa. Jeszcze pa, pa. I pa, pa. I jeszcze, proszę Państwa, pa, pa. I jeszcze zostańcie z nami, bo jeszcze pa, pa. I pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.